Halo, halo! Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Pokémon Mega Adventure. Jest odcinek numer bodajże chyba 18 lub 19. A być może jest to nawet ostatni odcinek, więc na samym początku tego filmu zostawcie łapeczkę w górę i zostawcie subskrypcję na kanale. O, jeszcze raz wam przypomnę, że ponad 50% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują tego kanału, więc proszę zostawcie subskrypcję i lecimy do 2000 subskrypcji na moim kanale, więc. No i oczywiście jakiś komentarz. No a co? My powoli. Będziecie zobaczyć, myślicie, gdzie ja jestem, w jakim Pokécentrum jestem. Nie, jestem znowu na lidze. What the fuck? Jestem znowu na lidze. Nie wrzuciłem ostatniego odcinka, który tutaj zanim ten nagrałem, więc nie wiem, czy pisaliście mi, co mam zrobić. Jeżeli pisaliście mi, co mam zrobić, to dzięki, wielkie dzięki za to, że pisaliście mi, co mam zrobić. Jednak po prostu sam do tego doszedłem, ponieważ nie wrzuciłem tam tego odcinka, no. Dobra, więc co? Dzisiaj idziemy sobie jeszcze raz tutaj do ligi, a tutaj czeka na nas ktoś. Czeka na nas tutaj Ash Ketchum. Ash Ketchum czeka na nas tutaj. No i co? My musimy z nim coś ten pogadać. Champion title, czyli Mech vs. Ash. Mech vs. Ash, ostatnia rozgrywka i 78 level, to jest w ogóle dramat. Ja jestem pewien, że ja tego nie wygram, więc po prostu sobie zaczniemy walkę i myślę, że to może być dobry pomysł użycie. Może, jak nie wygramy teraz, to może wygramy to później, jeżeli będzie szansa zagrania tego jeszcze raz. Myślę tylko użyć na Snorlaxa i tak sobie myślę, nie mam żadnych ruchów walczących, co jest dramatem według mnie. Może jednak tak, nie wiem, czy użyć Mega Ewolucji. Dobra, w razie czego spróbuj Dragon Rusha, może akurat trafisz tym Dragon Rushem. Trafił, dobra. Zmniejsza sobie speed, ale zwiększa sobie defa i ten. To już teraz uderzymy Dragon Claw. Return, okej. No return. Okej, no ten Snorlax spadnie, ale to tak dosyć bez żadnych takich większych problemów, więc... Kuźwa, i ten zasrany Greninja. 80 level, od razu aż Greninja. No tyle, że on nam nic takiego nie może zrobić. Zużyjmy Dragon Claw. No nic nam takiego nie może zrobić. Po prostu nas może zapierdolić. No tyle, że ja mogę się po prostu... W tym momencie mogę się także uleczyć. No to dobra, to widzę, że to nam troszeczkę zawiera. Ja bym kupił mojego Hanzo. Nice Slash. O kuźwa mać! Nie, to jest... Trafił toksikiem, dzięki, bo ten Greninja to jest naj... No powiedzmy sobie szczerze, to jest najgroźniejszy Pokémon w tym momencie, jakiego ma Ash, mi się wydaje, czyli Ash Greninja. Po prostu też by mogło te shurikeny, żeby cokolwiek mu zabrać i po prostu Hanzo się poświęci w tej walce. I to tyle, a my użyjemy... Desudiaia? Co? Klikłem Bargi? No to nie jest, to już w tym momencie to tak nie miało sensu. Ja myślałem, że... O, teraz dostał od wszystkiego, dostał. Dobra, co on może mieć? Przepraszam. O kurde, słuchaj, to było tak mocno. On też stracił dwa Pokémon, ja dwa Pokémon straciłem. Ok, ja mam jeszcze jednego z Mega Ewolucją, więc nie wiem, chodź do CDI. Czemu ja przy tym chciałem kliknąć do CDI? Ojo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 j. Nie no, to nie jest dobry pomysł, walka tutaj tym Pokémonem. Chodź, Raj. Może akurat Steelwing, ok? Proszę. Thunderbolt. Pięknie. I aha, i dzięki burzy wygraliśmy. Czyli jednak Bargi się na coś sprzedała i to bardzo. Decyduję zastanawiać. Charizard. Okej. Okay. Czy on będzie miał mega... Tak, on będzie na pewno miał mega Charizarda. Tylko, że on będzie miał mega Charizarda Y, bo my mamy X. Czy on zostanie po prostu dalej latającym Pokémonem, więc mogę użyć... Ej, wygląda nawet szybszy. Jaki jest ten? Mamy po tyle samo Pokémonów straconych. Hmm.
Dobra, chodź Kejgo. Chodź ty. Masz 12 leveli niżej. Ale myślę, że gdy uderzysz go... Dragon Claw. Aha, Solar Beam. On się musi przeładować? Nie, on już uderzy, bo... Tak, bo działa słońce, więc użyję Flamethrowera po prostu. Coś z... Nie wiem, dlaczego on używa Solar Beama w ogóle na nim, że to jest ruch typu roślinnego, z tego co mi się przynajmniej przypomina. I Pikachu. Ej, tak powiem szczerze... Tak zdecydowanie, myślałem, że ta walka będzie dużo, dużo trudniejsza. Jeszcze ktoś? A Sceptile, okej. Tyle było Asha. Naprawdę powiem wam szczerze, że... No tak, no dostałem. Ha, tutaj... Ej, ja jeszcze raz z nimi walczę? Aha, czy ja tutaj wchodzę jeszcze raz tylko po to, żeby zawalczyć jeszcze raz z ligą. Okej. Ja nie wiedziałem. Myślałem, że to będzie tylko wejście na Asha. Nie spodziewałem się tego, że ja będę musiał jeszcze raz walczyć z całą ligą. Będę musiał to niestety przegrać, no bo ja nie mam szans tutaj walczyć w tej walce, bo... No po prostu, no nie mam szans. No, tutaj 4 razy super efektywnie od Ardisa i tak sam Decidia odbywa 2 razy efektywnie od lodu, więc... Więc po prostu te Pokémony padają, no i tyle z tego było. Te Pokémony miały jeszcze wyższy level niż miały przedtem. Straciłem cały hajs i w ogóle... No dziwne to było. Nie wiem, czy teraz będę musiał jeszcze raz Asha pokonać, no ale mam nadzieję, że nie. Że już, chyba, że nie, chyba będę musiał. Czekajcie, czy ja mam jakiś hajs już w tym momencie? Nie mam trochę hajsu, więc mogę sobie kupić... tak, jeszcze trochę tego. Trochę tego, i tego dużo. Nawet myślę, że jeszcze sobie z 2 kupię. I resztę mogę sobie kupić hiperpotionów. A, tyle będzie. Okej. Okay. No to co, chodźmy jeszcze raz. No myślę, że... Nie muszę walczyć z Asher jeszcze raz. Dobra, to chodźmy. Tu był oczywiście lodowy, więc... No. Jest, dobra, mamy ze sobą... Tak, mamy ze sobą Kejgo, więc... Chodźmy jeszcze raz pokonać ligę. Drugi raz liga. Tym razem postaram się to zrobić w jednym odcinku na szybko. Tutaj oczywiście od razu używam Kejgo i spróbujemy to jak najszybciej rozwalić. Troszeczkę wydawało mi się, że inaczej. Czyli... No czekajcie, czyli aż był czempionem, czy o co w tym wszystkim chodzi? Bo ja nie czytałem tak dokładnie, co on tam mówił. Wiem, że tylko tyle, że mówił, że teraz tytuł czempiona jest mój, czy coś takiego, więc nie wiem. Wiem tyle, że jak... Wejdę teraz tutaj... Dlaczego ten Glesen tak by the way mnie w ogóle pokonał? Znaczy prawie mi pozałatwił mojego Kejgo. To znaczy Froslass to jest sprawia największe problemy. No bo Froslass miała... szybsza była po prostu od Kejgo i dlatego... Okej. Okay. No i teraz ta Froslass to jest szybsza, więc... Nie jest szybsza, no to padnie. Okej, okay, git. Czyli jednak Kejgo udało się pokonać wszystkie Pokémony bez straty HP. I teraz ja też tak samo jak oni mam Pokémona z mega ewolucją na 70 levelu. A resztę poniżej, więc w sumie dorównałem tym Lamusom. Kurde. Teraz czekajcie, on tutaj miał ciemność. Dobra, chodźmy po prostu po kolei. Wiemy, że pierwszy jest Weavile, więc... Tyle będziemy mieć przynajmniej pożytku z tego, że wiemy jaki to jest Pokémon pierwszy, ale nie używam tej raczej mega ewolucji. Mówiła i szybszy. No i teraz też będzie szybszy. A nie, użył Full Restore i teraz jego zabiję. Słyszeliście w tym momencie, ale nie wiem, bo wyłączałem mikrofon, bo naszedł mi mega duży kaszel, więc no. Mam nadzieję, że ustatkował się już mikrofon. Teraz...
Kurde, myślałem, że jest szybszy jednak. Ajajaj, ale znaczy jest szybszy, on użył... użył po prostu... No! Dobra, tobą już użyję mega ewolucji Darwisa, więc chodź. Mój mega garczompie, Erstler nam nic nie zrobi, więc... Sucker Punch, kurde. The Purity! Dlaczego? 70 level, także Tardisy. Absol. Też po prostu uderzmy tym, bo on miał tutaj mega Gyaradosa, z tego co mi się wydaje, tak? Tak, jest mega Gyarados. Zaraz będzie mega Gyarados, więc jeszcze raz uderzmy po prostu. Uderzmy Dragon Claw on Dragon Dance. Co mnie troszeczkę teraz martwi, bo on jest szybszy, więc Tardisa niestety pokonana. Teraz tak. Ej, w sumie tylko Decidueye może uderzyć go super efektywnie. Chociaż nie może, bo on już nie jest wodnym. Ale zjebałem. Dobrze mówię, czy ja źle mówię? Nie, on jest dalej wodnym, on, on traci latający. Od tym dostaje ciemność, okej. Okay. Czyli mocno go zbiłem, ale nic poza tym. Hanzo, on ma priority, ruch z priority, więc... Ej, no co to było? Trzy razy i za drugim razem w ogóle mu HP nie wzięło, no to... O, idealnie. Surf. I pada. Handum musiał paść od surfa, no po prostu musiał. Czyli Nektor też pokonany. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę robimy dzisiaj ligę znowu, ale na tych samych poziomach co były, więc tak w sumie to takie... One mają te Pokémony raczej chyba te same levely, nic się nie zmieniło, oprócz tego, że... Oprócz tego, że na początku tutaj był Ash. Później go już nie było. No i tyle. Nie wiem, czy ten Ash był czempionem, czy ten. Czekajcie, tutaj były ziemne, tak? Więc może na ziemne. No mógłby być Hanzo. Nie to. No tak, dobra, chodź do sobie, chodź ty. Chodź ty spróbujesz jako pierwszy. Nie wiem, co to jaki był tutaj pierwszy, bo już nie pamiętam. Flygon, aha. No tak w sumie, no to tak niezbyt dobrze. Więc może po prostu. Spróbujmy duchowym ruchem i po prostu poświęćmy naszego Decidueye'a, który dostał oczywiście Confuse. Keigo, bo ty możesz oberwać nie super efektywnie od ruchu smoczego. Full... What the fuck? Już full restore? Excadrill, no to nie był dobry pomysł, ale myślę, że to już będzie bardzo dobry pomysł. Idealny wręcz. Nie no, naprawdę miałem team, mam... To jest ten legendarny oczywiście Pokémon, którego nie zmieniam na razie. No dobra, uderzył Rock Slide. Można było się tego spodziewać. Oczywiście... Hanzo. I Surf. Piękne! Piękne! Czemu my nie możemy na przykład mieć mych Greninja? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogę mieć mych Greninja? Przecież ja też chcę mieć... Ja też chcę mieć mych... What the fuck? Dlaczego tak dużo się zregenerował? No, padaj gnoju. On też chyba z Mega Draina. I Steelix. Myślę, że... też jest w stanie pokonać Steelixa Hanzo. I to jak najbardziej, więc w ogóle. Hanzo Kozak, Hanzo Kerry. Coś jeszcze? A, ten Flygon, co był na początku, okej. Okay. No, wyszło akurat 3 razy i wystarczyło, więc Hanzo pięknie. Ej, uwierzcie mi, że za pierwszym razem jak szedłem na tą ligę, to jakoś bardziej się obawiałem tego, co tutaj się działo, a teraz jakoś tak to wchodzi dużo łatwiej, bo ja w ciągu 14 minut mam już pokonanych 3 gości z elitarnej czwórki, plus jeszcze do tego bawalka z Ashem, który ma, no powiedzmy sobie szczerze, Ash ma tylko i wyłącznie ciężkiego do pokonania tego jak Greninja. Ty ma 80 level tutaj, więc to była jedyna rzecz, która była trudna. Reszta to były raczej w sumie normalne rzeczy. Nie wiem, dlaczego ja użyłam tego Pokemona akurat. Nie wiem, może po prostu... A, dajmy po prostu Sucker Punch, żeby uderzyć go jeszcze raz, bo on mnie zabije. No tak, po prostu, jak najszybciej. Teraz nam się sprzyda Barbie, chociaż mogę... Chociaż nie, no w sumie bardziej mogę użyć tak... mogę użyć po prostu innego Pokemona, czyli mogę użyć Tardisy, żeby użyć później Mega Ewolucji. Tutaj zmieńmy. Raj, czy ty będziesz szybsza od
akrobata. Oj, Thompson Spike sobie rzucił. Lichcid. Co za Lichcid, nie? Zabije nas obydwóch, bo mnie jeszcze zabije trucizna i Sanctum, więc w ogóle. No ale dobra. No to teraz niech będzie może Barki znowu, bo ona jest tym trującym innym Pokemonem. A, jest Roserade. Więc to raczej nie było takie dobre, chociaż jej spada atak, no ale ja niestety padam. Coś się dzieje z mikrofonem. Halo, 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 halo. Coś mam nie tak z mikrofonem, tak jakby coś trzeszczało. Czekajcie. Coś jest nie tak, coś tutaj mi zdecydowanie nie gra. Może dlatego, że coś się cały czas tłucze, cały czas tłukło i tłukło i tłukło i tłukło. Do. Nie no, już teraz ustawkało się mikrofon, więc nie wiem co to w ogóle było, takie... Nie wiem czy wy to będziecie słyszeć. Znowu to się dzieje, to chyba przez to, że ktoś się tłucze u mnie w domu, ej, naprawdę. Jeżeli to jest przez to, to jest mega dziwna sprawa. Ej, to na serio jest przez to. Bo jak mój brat na górnym piętrze nie tłucze się, to wtedy nie ma tego właśnie wahania tego. Nie wiem, czy to właśnie, jak to właśnie działa. Co to w ogóle było? Czemu on wyrzucił Gengara i nagle go zmienił? Co za bezsens. Nie chcę zmieniać, po co to było? Z ostatnim gościu z elitarnej czwórki. CO?! Serio?! Ej, no to teraz robi się nieciekawie. Wow. Nie, waha, bo on jest szybszy, okej. No ale Hanzo ma... ruch z Piori... Nie, tak, to nie może się leczyć. Już myślałem, że może się jeszcze uleczyć. Okej. Mili pokonana. Taka w sumie... dziwna ta to wszystko. Ale po raz kolejny tym samym teamem pokonuje elitarną czwórkę. Nasze 6 wspaniałych Pokemonów. Bargi była w tym teamie najkrócej, ale też się sprzedała na tej lidze. Powiedzmy sobie szczerze, że też się na tej lidze sprzedała. Jesteśmy czempionem. No i znowu jestem tutaj. Więc jeszcze raz uleczę Pokemony i spróbuję udać się jeszcze raz na ten Battle Frontier. Ale raczej myślę, że ten dzisiejszy odcinek może być tym odcinkiem tym odcinkiem ostatnim w tej serii, bo myślę, że tutaj już nic takiego nie mamy do roboty. Przecież pewnie można tutaj gdzieś łapać legendy albo coś, no ale ja nie widzę w tym jakiegoś tego. Ja nie, nigdy jakoś nie widziałem w tym łapaniu legendy jakiegoś takiego większego sensu. No bo tak naprawdę po postgame łapiemy te legendy tylko po to, żeby mieć ukończoną grę w tam, nie wiem, w 100%, czy jak to tam działa, pewnie i tak nie w 100%, bo coś tam jeszcze będzie trzeba zrobić, czy tam jakiegoś tego ten. Naprawdę nie wiem. Ja po prostu wolałbym skończyć grę, kiedy kończy się główna fabuła. Wiadomo, można sobie zagrać jakiegoś postgame'a, bo dlaczego nie, tak? Bo przecież to też jest sensowne, zagrać sobie postgame'a. Chyba wiem, że tutaj nie powinno się wszędzie wchodzić. Czy ja tutaj niestety nie wchodziłem czasem? Czekaj, co to jest? Co to jest? No dobra, no chodźmy, no. Chodźmy tutaj na jedną właśnie taką rzecz. Czekajcie, bo coś mi tutaj wyjebało. Dobra, moi drodzy, jestem już z powrotem. Nie wchodzimy tam, bo po prostu mnie stamtąd wywala, jak tam wchodzę, więc tam nie wejdziemy. Dobra. Nie, chodźmy może tutaj. Aha, żeby tam przejść, muszę mieć tego innego patcha, okej. Czyli to już w ogóle... What the fuck, Charizard. A jeszcze tutaj wejdziemy, co to jest w ogóle? Może być jakaś wieża. A, to jest Battle Tower. Chodźmy, weźmy jeszcze, stoczmy jakieś... Echa, czy nie mogę tutaj? Tak. Nie. Chcesz raz? Bo to jest jakiś, mogę sobie tutaj wybrać. Pika Cup, Facey Cup i Little Cup. O, Little Cup nie mogę wziąć w dołu. Bo to są tylko Pokémony ten. To ja chcę wziąć Poké Cup. Tak. Aha, też nie mam Pokemonu z takim levelu. To Fancy Cup. Dlaczego tu są takie niskie levele? Are you fucking kidding me?
No i to są to samo, więc to weźmy sobie po prostu tutaj w dół i chodźmy na ten Battle Tower. Level 50, open level. Nie wiem, tak po prostu puste. Po prostu... Czemu jest banet? Ej, czemu? Nie wiem, co ja zrobiłem, ale... Czy mi znowu wywali G? Nie, jesteś teraz gramy. Nie wiem, walczymy. Na 3 Pokémony. Okej, okay. Ted Diurisa. Są Pokémony na 70 levelu ma. Okej, okay. Sucker Punch. Nie wiem, dlaczego wziąłem Decidia, ja nie mówcie mi. Nie pytajcie się mnie. Ale to po prostu tak wyszło. Dobra. I teraz będę sobie tutaj walczył w tle, a ja wam będę mówił co i jak, więc moi drodzy. Kochani widzowie, jest to, więc wychodzi na to, że jest to ostatni odcinek tej serii. Serii, które naprawdę przyniosą mojemu kanału największy rozgłos. Żadna inna seria nie przyniosła takiego rozgłosu, jaką przyniosła seria z Pokémon Mega Adventure. Za to wam naprawdę mega dziękuję, że jesteście tutaj, że po prostu, że gracie, po prostu oglądacie te Pokémony. Jesteście na moim kanale i mam nadzieję, że w następnych seriach także będziecie ze mną oglądać te Pokémony u mnie. No i po prostu tak, pytanie najważniejsze. Jaką serię chcielibyście zobaczyć następną po Pokémon Mega Adventure? Zostawiam was w sekcji komentarzy, co byście chcieli zobaczyć wy. Ja sam zdecydowanie nie wiem. Nie wiem w ogóle, jaką mógłbym serię teraz nagrać. Przede wszystkim, czy to ma być seria, która ma być tak mega epicka jak Mega Adventure, raczej wątpię, żeby jakakolwiek teraz następna była tak mega epicka jak Mega Adventure. No ale myślę, że na pewno jest na to szansa, jak żeby jakaś taka seria była. I ja tak w sumie myślałem... Nie wiem, myślałem nad zagraniem w Ash Grey. I chyba to jest jedyna gra, nad którą myślałem tak by the way. I jeszcze... Nad czymś myślałem? Nie, nad niczym więcej nie myślałem, więc możecie po prostu wy, jako moi drodzy widzowie, spróbować po prostu mi podpowiedzieć coś. Na pewno znacie się dużo bardziej, jeżeli chodzi o te gry. Więc zostawiam wam te komentarze, abyście napisali, jaką byście chcieli zobaczyć grę następną oraz oczywiście zostawili jakiś miły komentarz na zakończenie tej serii, bo naprawdę myślę, że seria była epicka i lepszej, no po prostu lepszej nie będzie, tak? Raczej wątpię, żeby na tym kanale była lepsza seria. No naprawdę, on użył tyle minimizów, że już jak niczym nie trafię teraz. Przegram z tym Grimmerem do tego, że użył tyle minimizów. Nie, no dobra, wygram. I jeszcze raz. No, już mi żałuję, że użyłem na niego Flamethrowera. Ogólnie Keiga wygląda jakby był po mega ewolucji, ale mogę jeszcze go mega ewoluować. Retri. Poddaję się. Nie chcę, dobra. Ogólnie, no to... To by było na tyle. Dlaczego nie mam Pokémona za sobą? Czekaj, ktoś tu... Ej, dlaczego nie mam Pokémona za sobą? Halo! Nie chcę, żeby Tardis, albo nie, Keigo. Keigo to już w ogóle została forma... latająca. Nie, nie mam w ogóle Pokémona za sobą, nie wiem o co chodzi. No ale dobra! Jak ktoś do mnie dzwoni. Nie, jakiś lamus dzwoni do mnie. Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to było na tyle. W tej serii tak, żeby było na tyle. To jest koniec najlepszej serii na moim kanale, więc pamiętajcie, zostaw mi łapki w górę, subskrypcji na kanale. Mam nadzieję, że przynajmniej ten ostatni odcinek znowu da boosta do subskrypcji. Rozwalcie buton od łapkowania. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza. I oczywiście napisaniu tego, jaką chcielibyście serię zobaczyć następną. No i odcinek był troszeczkę taki dziwny. Dziwny był mega, bo walczyliśmy z Ashem, później nie wiedziałem, że trzeba iść na ligę. Przegrałem, później znowu poszedłem. Wygrałem bez żadnych problemów na tej lidze, no i co? No i w sumie koniec odcinka, koniec serii, naprawdę piękna seria. Mam nadzieję, że wam się podobała. Ja was wszystkich żegnam. Trzymajcie się. Cześć!